Grzegorzu, a ty to oglądałeś ten mecz ostatnio, co? No niestety tak, Robercie, oglądałem. No i co? Muszę przyznać, że pierwsze 15 minut było nawet ekscytujące. Wol, kurwa, wolno i chuj, A później? Później zapadłem coś, co można nazwać trybem zombie albo SDD, syndrom dziecka z Downem. Sam koniec już? No końcówka była dla mnie bardzo emocjonująca, ale zachowałem taką patriotyczną godność. Aż tak źle. Dajże spokój, oni grają jak bałwanki Michelin, że to jest żałosne. Ale ten, przynajmniej Kubica w Kanadzie wygrał. Wiesz co, też mi wielki sukces, no. Polak, którego trenowali we Włoszech, a w meczu bramkę nam trafił Polak, powiedzieliśmy go u siebie, no nie ma kubków znowu, na miłość boską, patrzmy gdzie indziej. A gdzie oglądasz mecz? W domu, a gdzie miałem oglądać? No przecież wiesz, nie mam szalika, jakbym się pokazał na ulicy, to by mnie skatowali chyba na śmierć. Że gdzie to jest kuchnia? Jesus Christ. Mam tego, że ty po prostu jesteś patriotą. A, bo ty nie masz mózgu, Robercie. O, swoją drogą. Brak mózgu. Świry z LPR-u chcą odebrać polskie obywatelstwo Podolskiemu i temu drugiemu. Niech odbierają, wiesz, muzyką, ludziom na zmywanku, którzy są w Londynie, na prostą, nie wszyscy nabiorą. W końcu powinni sobie sami odebrać, żeby było sprawiedliwe dla wszystkich. O Boże, a słyszałeś tutaj o Agacie Brus? Co? Agacie Brus, no że ten... A to że, co się przekręciła? No słyszałem. No to, że chcą ją... przedłużyli już ten, u papieża. Beatyfikować chcą na święto. Błogosławioną? Tak. Chyba żartujesz, ale dlaczego? No, bo zamiast się leczyć to chemią, to wolała urodzić dziecko, bo inaczej... Ale przecież, przecież mogła mieć potem drugie. No tak. Ja nie rozumiem. No, tak, mi siedzi się w głowie. No, ale nie. Na przykład nie wiem, może też będziemy kiedyś świętymi, zrobię nas świętymi, tak? Za co? Na przykład za to, że jesteśmy zajebiści. Tak. Święty Robert Kuska z Jelonek, zwany zajebistym patron ludzi pierdolniętych. Gdzie tam? Albo na przykład święty Grzegorz z Warszawy, patron ludzi śmiesznym, ale głupim ryjem. Ciekawe, czy braliby nasze imiona na bierzmowanie. No na pewno, jestem tego święcie przekonany, Robercie.